Siemaneczko, z tej strony Mandy, a dzisiaj ze mną jest... Adixu, witam, witam. I razem z Adixem mamy w końcu sekrety z Murder Mystery. Bardzo chcieliście sekrety i w sumie chciałem wam znaleźć sekrety, ale większość to były, nie wiem, jakieś spoty do chowania się lub coś takie znajdowałem, no... Raczej to wszystko gracie w Murder Mystery, to wiecie, jak nie gracie, to raczej szybko poznacie, ale ja takie typowe sekrety chcę wam pokazać, więc drodzy widzowie, zostawcie tu subskrypcję, bo wbiję 200 tysięcy, mam nadzieję, że moje marzenie się spełni, wbiję 200 tysięcy. Zostawicie też tu lajkacza, zostawcie tu lajkacza, specjalnie dla was tańczę, zostawcie lajkacza. O, ja też, dobra, mamy to. O, no, I tańczymy dla tych, co zostawiają lajki, więc zostaw też lajka i tańcz z nami, będzie fajnie, no. Więc drodzy widzowie, lecimy z Murder Mystery, mamy jeden od razu sekret na spawnie, więc jak jesteśmy na spawnie, to pewnie każdy go prawie zna. Więc dlatego mówię, że... go znam, to... Ale tak, jak go do niego wejść? Często osób nie wie, jak do niego wejść, bo mówi, ej, Mandy, nie da się tam wejść. Lecicie myszką na maksa i... Odejdź trochę. Lecicie myszką na maksa do przodu, patrzycie się w ścianę i klikacie prawo guzik. I jesteście, macie tu telewizorki i macie tutaj jakiegoś tipa zielonego i tam macie miecz wbity w telewizor. Więc no, mamy tutaj pierwszy sekret. Wiem, że jest możliwość się tam zbugować, ale nic tam nie ma, więc da radę tam jakoś wejść. Widziałem, że to ludzie robili, ale jakoś mi to się tam... Nigdy jakoś do tego tam nie śpieszyło, żeby tam wejść. A, jeszcze był taki bug, ale to nie będę go używał, że jak się szybko wyjmuje i chowa item, to radę przechodzi przez ściany i prawdopodobnie ludzie tak to robili. Dobra, wychodzimy stąd. I teraz tak, ja zmienię lobby mod na off. I teraz tak, research facility, wchodzimy teraz tutaj. Dobra. Zagłosowaliśmy na research facility i lecimy sobie teraz do tego. I tutaj mamy kolejne rzeczy. Czymś jest? O. A, ładuje się, więc idealnie. Już wam pokazuję, co tu mamy tutaj w sumie w tym miejscu. Mamy chyba wam a nawet trzy rzeczy do pokazania, więc trzeba gdzieś się tu śpieszyć. Dobra, jestem. Okej. Więc tak. Tu mamy w ogóle takie, że postacie. Widzicie, zamrożone. Mamy tu jeszcze teleport schowany. Ten teleport jest naprawdę fajny, ale to pewnie każdy tu kojarzy go. O, widzicie. Dzień dobry. I tak, pokażę ci taką w ogóle też kryjówkę, jak się chować. Możecie się chować w wodzie. Chowacie się tutaj idealnie pod tym. I was nikt nie znajdzie. Jest to sekret, który może profesjonalni gracze znają, nowi nie znają, ale no zobaczcie, no nie widać zupełnie. Albo nawet jak sobie usiądziesz, to też cię w ogóle nie widać. No, zupełnie nie widać. Dobra, Adixu, zapraszam. Kolejną rzeczą, jaką jeszcze macie, to jest tutaj to miejsce. Nie każdy o nim wie, chociaż... O kurde. Ale no i może się tu zamknąć. O nie! I możesz wyjść w każdej chwili, nie każdy o tym wie. Dobra, jeszcze mamy tutaj to miejsce, ale zanim to sobie zrobimy miejsce, to ja bym jeszcze poszedł do jednego miejsca, w którym musimy iść, w którym też jest jeden jeszcze sekret. To nie jest tu. A, jeszcze jeden sekret tu jest. Może to niektóre osoby znają lub nie. O. O, to znam. To znasz? Tak. No, to jeszcze zapraszam za mną. Pójdziemy sobie tędy, teleportem. Dobra. Nie będziemy musiał poczekać. I teraz jak jest ten teleport, idziemy tutaj, raczej w to miejsce. Muszę to miejsce dokładnie znaleźć. Tu macie te miecze. Muszę dokładnie to sobie przypomnieć, gdzie to było. Tu macie maszynę do sprawdzania, czy ktoś jest traitorem, czy nie. Okej, okay. I tutaj o, macie teraz to. Tu wychodzicie w tą wodą. Dobra, ja tu pokażę już widzą i idź do tej maszyny macie. I tutaj, idziecie tu i tutaj macie te secret hideout. Wchodzicie tutaj i macie jakąś maskę. Te skorp. Zobaczcie to, jakieś miecze. Nie wiem w ogóle co to jest, ale no jakiś duplikator. Duplikuje jakieś miecze. One tutaj w ogóle są jakieś duplikowane. Komputer. Nie wiem co to jest, ale mi zdaje, że tu jest jakiś oszust, duplikowanie mieczy. No, ciekawie. Ciekawie tu jest ten sekrecior. Okej, w ogóle to się rusza.
i się uśmiecha. Ej, to jest naprawdę ciekawe. To jest naprawdę tu ciekawe, to miejsce. No i stąd wychodząc, Adixu, gdzie jesteś? Jesteś tam przy tym garażu? Jestem w środku, bo my chodź. Idziemy. No i teraz jeszcze trzeba przejść, prawdopodobnie już nie zdążymy. Więc będziemy musieli tu wejść jeszcze raz. A, tylko nie w tą stronę. tu. O, no. I w którą stronę teraz było? Tu, o. I teraz patrz, ja tu staję, a ty klikasz pull. O kurcze, co się ze mną dzieje? Ja prawdopodobnie jest time up, ale... I co będzie ze mną? Halo? Czasu zabrakło. No tak, więc drodzy widzowie, widzimy się zaraz, gdy tam wejdziemy jeszcze raz. Albo zobaczymy sobie kolejny sekret i zaraz zobaczymy tam jeszcze raz na końcu może odcinka, że będziecie oglądali do końca. To później jeszcze pokażemy jeszcze raz ten sekret dokładny. Więc lecimy teraz z House'em. Lecimy House 2, wchodzimy. Dobra, mamy House 2. Tu też mamy sekrecior. Jeden malutki sekret na mapie House 2. I Adixu, zobaczymy, kto pierwszy na tej mapie znajdzie garaż. O, dobra. Znaczy, to jest taki garaż, taka piwnica, garażyk. Dobra, czekaj. Może jak ty nagle znajdziesz go tak bardzo szybko, to będzie ze złego. Jestem. Co? Nie, jestem. No nie, oszust, no nie, widzowie. Ja tu jestem. Jak tu jesteś? Poczekaj. Jeśli mówimy o tym samym. A, bo jestem w tym samochodzie, to taka piwnica jest bardziej. Z tą klapą. A, no to ja tu właśnie, znaczy jakby... A to wyjdź po mnie. O, czekaj, dobra, no. O, jest chyba, tu jest ta. Dobry. Gdzie ty jesteś dokładnie? O, chodź, jestem za tobą, patrz. I tu, drodzy widzowie, trzeba tutaj wejść. No, a ty, kto był tu pierwszy. No. Wejście tutaj macie chyba od tego miejsca, patrzcie. Wow. Od kuchni, od kuchni, kuchni. Od kuchni wchodzicie tutaj do klapy. I tu macie też, może nie sekret, ale takie piwnickę. I tu wchodzicie. O, co? O. I patrzcie na to, macie jakiś tajemny barek. Jest tu spot do chowania się. Jeden, na pewno. O, no to nie widziałem. I patrzcie, jest sekret w sekrecie. Samo to, że to jest sekretem, to jeszcze macie sekret w sekrecie, czyli patrz na to. Czekaj, co? A ja o tym nie widziałem. Sekret w sekrecie. No, to jest sekret w sekrecie, naprawdę jeden z takich śmieszniejszych, ciekawszych. Sekret w sekrecie. No, o tym akurat nie widziałem. Tutaj więc no... więc no, naprawdę moim zdaniem ciekawie to ukryli. Sekret w sekrecie, no, zrobić. A w ogóle ta kampa jest dobra za głośnikiem. No, ta kampa za głośnikiem też jest dobra, ale samo to, no wejść w sekret. No to już... więc to jest ciekawe, dobra. Jeżeli... no, Adixu dostał. Dobra, victory. Udało się, więc lecimy teraz z kolejnymi jeszcze. Albo wrócimy się do tego pierwszego, zobaczymy jeszcze tak, dobra. Wygrałem! Ale ty masz fajną Frost Saber jakiś, a ja nie mam nic takiego fajnego. Ja mam Airbag Knife. Fajnie. Ja mam Airbag Knife'a. Ja mam jeszcze jakiś, nie, ja mam dużo noży w tej grze, bo ja tu kiedyś dużo grałem w to. Dobra, drodzy widzowie, więc ja tu zrobię cięcie i będziemy się widzieć na mapie, którą jeszcze potrzebuję. Okej, i wróciliśmy się do Research Facility, bo zabrakło nam wtedy czasu. A Adixu, teraz ty wchodzisz. Wchodzisz do środka. I... ej, tylko ja nie mogę. Nie możesz? Jako morderca nie mogę tego klikać, a ty możesz? A, dobra, ja mogę, to weź ty. A, weź. No dobra. No i zamykamy cię. Nie! I tak kończę osobę bez lajka. No, no właśnie, ale zobaczymy, co się w ogóle ze mną stanie. Halo, pomocy? Ja zamknęło cię i... co to jest? A, to pokażę, co jest? Co jest ze mną? Co się ci stało? A, jeszcze jedno wam pokażę. Drodzy widzowie, jak nie widzieliście. O, można zgasić światło. O kurde. No, ale co się ze mną stało? Chodź jeszcze raz. Ja się boję ciebie. Może jeszcze raz? No. Dawaj. Ty, a właśnie, ciekawe, czy jak damy dwa razy? Nie, co się teraz ze mną stanie? Dobra. Nie patrzymy się, a w ogóle mój wilczek jest cały czas normalny. Ej, tam patrz, po drugiej stronie! Gdzie? O, tam no. Co? Co to jest? Czym jest Co? Ej! Co jest?
Wow, co się stało? Sklonował mnie! Ej, dawaj jeszcze raz! Ja co, jak go zabiję tego klona? Nie! Dawaj, jeszcze raz. Będą dwa klony, czy... Możesz już? No nie mogę, ciekawe co się stanie, jakbym go... Ej, teraz ja mogę, właśnie tam! O, no! Nie mogę. Ale co tu się stało? Co się stanie go? Wow, zniszczyłem go! Co jest? Okej. Okay. Weź, jeszcze, już nie możesz drugi raz. Nie można, bo jest, że... Cloning tak, sukces. Wow, klonowanko! Ej, to jest kozak. O, można alarm użyć. Ej, to jest taka, naprawdę ciekawe. Aha, klonowanie w ogóle. Stan się niebieski zupełnie. Wiem! Bo pierwsze klonowanie się nie udało. Jeżeli się nie uda, to się staje jakaś reakcja. I się stało, że jestem niebieski. Ej, dobra. A, no o tym nie tak. Wiedziałem. Jest to też sekrecik. Pewnie dużo o tym już wiedziało, jak ktoś grał. Ale jak ktoś nie wiedział, to wejdźcie sobie i sprawdźcie ze znajomym to klonowanie. Bo jest naprawdę ciekawe. Dobra, drodzy widzowie, ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. No i co? Wbijajcie też do Adixu. Ma kanał Adixu, jedziecie na YouTubie Adixu i wbijacie do kanału Adixu. Zobaczymy, czy ktoś tam u subka zostawi, czy nie. Możecie się pochwalić, więc na razie trzymajcie się. Do kolejnego odcinka! Siema!